Dzień dobry Państwu, dziękuję za to, Pani Małgorzato, za to przedstawienie mnie. Ja chcę Państwu powiedzieć, że nie napisałam na dzisiejsze spotkanie, nie przygotowałam nic nowego, natomiast zajmowałam się figuracją Kantora, czyli tym ostatnim okresem jego twórczości, już bardzo dawno temu. I między innymi w roku 2000 zrobiłam taką w naszym muzeum, Muzeum Narodowym w Krakowie, taką wystawę, która się właśnie nazywała Mam wam coś do powiedzenia, Tadeusz Kantor autoportrety. I tekst, który wówczas napisałam, pani Małgorzata i pani dyrektor Natalia uznały za taki, który w jakiś sposób wprowadzi być może państwa w te bardziej szczegółowe i bardziej naukowe referaty, które potem będą miały miejsce. Więc ja teraz po prostu odczytam ten tekst, nie przejmując się tym, że prezentacja jest szalenie skromna, jak chodzi o zdjęcia, o reprodukcję, dlatego że wszystko, prawie wszystko to jest na górze, na wystawie, która jest naprawdę, jeszcze raz serdecznie gratuluję pani Małgorzacie i w ogóle Krykotece, bo uważam, może po wysłuchaniu mojego tekstu też Państwo zrozumiecie, dlaczego ja gratuluję właśnie tej wystawy pani Małgorzacie i wszystkim kolegom. Są takie rozdziałki. Rozdziałek jest rok 1987. Rok ten wniósł do twórczości Tadeusza Kantora, zarówno teatralnej, jak i malarskiej, dość zasadniczą zmianę. Najkrócej można by ją nazwać podjęciem decyzji o użyciu samego siebie jako tworzywa swojej sztuki, swojego tak zwanego przedmiotu gotowego, ready-made. To prawda, że dotychczasowa twórczość Kantora również była niezmiernie osobista, zwłaszcza od roku 1975, od premiery Umarłej klasy. W kolejnych spektaklach ich autor czerpał tematy ze swojego dzieciństwa, z przeszłości własnej i z dziejów rodziny, ale teraz postanowił mówić nie o swojej historii, lecz o sobie, jakim jest dzisiaj. W Kassel na Dokumenta 8 przygotował krykotaż Maszyna miłości i śmierci, jest część na górze. W tym 40-minutowym spektaklu zawarł rozrachunek z dotychczasowym stosunkiem do własnej sztuki. Wyznawał, że kiedy w 1938 roku stworzył spektakl Wedle śmierci Tinta Gillesa Metelinka, był ofiarą fascynacji abstrakcją, konstruktywistą, lecz teraz powracam do mojego spektaklu i dodaję jako drugą część teraźniejszość. Rok 1987, w którym abstrakcja, która wówczas zerwała wszelkie związki z symbolizmem, ustępuje mu pola. Jest to mój symbolizm, który w odróżnieniu od symbolizmu Metelinka opiera się na realności. Wynika z tego moja teraźniejszość, ja, który się starzeje. A więc już nie tylko dzieciństwo i pamięć, lecz próba mówienia wprost o ponad 70-letnim pełnym lęków i zwątpień człowieku, bez ukrywania czegokolwiek, bo przecież przede wszystkim, cytat, chodzi o prawdę w sztuce. Ludzie żyją nie ujawniając się, a artysta to ten, który nie boi się pokazać własnej twarzy. Przepraszam, ja dosyć często cytuję Kantora, nie będę za każdym razem mówić, że to cytat, Państwo to na pewno wyczujecie. Ta decyzja miała głębsze uzasadnienie. Kantor, zawsze przeciwny przemocy i władzy, uznał, że różnego rodzaju totalitaryzmom i bezduszności świata może przeciwstawić jedynie indywidualne życie ludzkie. A żeby to przeciwstawienie było prawdziwe i mocne, najlepiej poświęcić życie własne. Nareszcie mam to, czego mi trzeba było. Życie indywidualne, moje, a przez to stokroć indywidualne, zdolne teraz odnieść zwycięstwo nad tą masówką świata. Zarówno w Maszynie miłości i śmierci, jak i w powstającym w tym samym roku spektaklu Nigdy tu już nie powrócę, w 1988 roku premiera, uczynił materiałem sztuki swoje aktualne, intymne przeżycia. W spektaklu Nigdy po raz pierwszy wystąpił nie jako reżyser-obserwator, lecz zagrał, w cudzysłowie, samego siebie. Ja realny, ja we własnej osobie. I pisał: jestem na scenie, nie będzie to gra.
Biedne strzępy mojego osobistego życia stają się przedmiotem gotowym. Każdego wieczoru będzie się odprawiał rytuał i ofiara. Ofiarą stanę się ja sam. Powód uczynienia ofiary z osobistego życia podawał wielokrotnie. W jednym z wywiadów powiedział wprost: ogólnie rzecz biorąc, nie wierzę, by sztuka mogła cokolwiek zmienić. Wobec potęgi cywilizacji, techniki, polityki, komunikacji, sztuka jest bezbronna. Sztuka ratuje tylko jednostki, nie społeczeństwo. Jednak wobec masowych ideologii, masowych zbrodni, wojen i masowych rewolucji, tylko sztuka może obronić małą jednostkę przed barbarzyństwem. I tytuł rozdziałku mam wam coś do powiedzenia. Powziąwszy zatem decyzję, Cantor z właściwą sobie energią zaczął ją realizować, jak powiedziano, nie tylko w teatrze. Wszystkie obrazy powstałe od roku 1987 są w istocie autoportretami. Cantor wszedł nie tylko na scenę, ja realny, ale także na płótna swoich obrazów. W ciągu 4 lat, do 1990 roku, roku śmierci, namalował ich niewiele, około 30. Tyle mnie się wtedy udało odgrzebać, że się tak wyrażę. 9 składa się na cykl Dalej już nic, tworzony w 1987, w pierwszych miesiącach 88. 6 zatytułowanych jest Cholernie spadam. 1 w nieco odmiennej wersji, Jestem niesiony przez dziewczynę. 3 należą do serii Nie zagląda się bezkarnie przez okno. 2 związane są z 200. rocznicą rewolucji francuskiej. 3 zaś noszą tytuł Mój dom. Namalował też 2 repliki obrazów z 1988 roku z żołdakiem napoleońskim i infantką Velasqueza. W 1990 roku zrobił to. Repliki. Jedno powtórzenie dawnego motywu Człowiek ze stołem oraz ostatni autoportret zatytułowany Jakaś postać wypadła z obrazu i okazało się, że była tylko fikcją. Dla porządku należy dodać, iż w tym okresie powstało jeszcze jedno dzieło malarskie w całkowicie dla Cantora nietypowych okolicznościach, mianowicie na zamówienie. Mowa o Klęsce wrześniowej, która została namalowana na prośbę Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej dla muzeum tworzonego przez ich oddział w Krakowie. Klęska nie należy jednak do, jak nazywam to, rodziny autoportretów, choć formalnie jest bardzo zbliżona do wszystkich tworzonych wówczas płócien. Ostatnie obrazy Cantora malowane są swobodną, szeroką plamą, miejscami fakturowo. Większość z nich utrzymana jest w ciemnym kolorycie. Dominuje czerń, ciemne brązy, błękity i zielenie. 3 z nich utrzymane są w jasnej tonacji. Biele, ugry, jasne szarości i jasny błękit. W niemal wszystkich autor zastosował malarskie dodatki. Pobłyski bieli, czerwieni lub żółci namalowane w pozornie przypadkowych miejscach kompozycji. W istocie znacząco ją ożywiają. Rwany jest też kontur, czarną lub białą krechą obrysowujący postacie, z których większość poddana jest różnym deformacjom, zwłaszcza stóp i dłoni. 5 pierwszych obrazów z cyklu Dalej już nic skonstruował autor w sposób sugerujący przedłużenie malowidła w przestrzeni. Integralną częścią kompozycji są bowiem domontowane do płócień elementy z tworzyw sztucznych, przede wszystkim nogi i ręce postaci. Ubrane w uszyte z tkanin fragmenty strojów przywodzą na myśl tak często stosowane przez Cantora w teatrze manekiny. Płótna z serii Dalej oraz Mój dom opatrzone zostały metalowymi nóżkami na kółkach, narzucającymi sposób eksponowania. Państwo to wykorzystują. Spróbujmy przyjrzeć się tym obrazom i określić ich wspólne cechy, pozwalające na nazwanie ich rodziną, by w rezultacie odczytać zawarte w nich znaczenia, czyli dowiedzieć się, co Cantor ma nam do powiedzenia. Tak bowiem zatytułował autoportret w cyklu Dalej już nic. Mam wam coś do powiedzenia. Nie jest to pierwszy obraz z tej serii. Wydaje się jednak mieć kluczowe znaczenie dla wszystkich omawianych tu dzieł. Jak go kiedyś określiłam, przykry, autokrytyczny wizerunek starego, nagiego człowieka, który nic nie ma do ukrycia, a wiele do powiedzenia. Stoi na wprost nas,
oparty o coś, co może być stołem, balustradą lub na przykład mównicą, w pozie mówcy, ale z mocno zaciśniętymi ustami. Przenikliwe spojrzenie kieruje wprost do widza. Dramatyczne napięcie emanujące z obrazu równoważy tlący się pomiędzy palcami papieros. Kantor zawsze był także autoironistą. Tytuł Dalej już nic. Cykl Dalej już nic tworzony był w Krakowie. Pierwszy obraz Mam dość siedzenia w obrazie, wychodzę. Kantor namalował 1 listopada 87. Kolejny, trzymam obraz, na którym jestem namalowany, jak trzymam obraz. Nie wiem, pani Małgorzato, czy wszystkie są na górze, ale zdjęcie jest tylko jednego, ale na górze państwo zobaczycie. Trzymam obraz, na którym jestem namalowany, jak trzymam obraz. Żołnierz niesie obraz, na którym jest namalowany, jak niesie obraz z poległymi żołnierzami. Ona, jaki interesujący obraz. Ścieram obraz, na którym jestem namalowany, jak ścieram obraz. Mam wam coś do powiedzenia, o którym już była mowa i w tym obrazie muszę pozostać. I dwa, pewnego dnia żołdak napoleoński z obrazu goi wtargnął do mojego pokoju i pewnej nocy weszła do mojego pokoju infantka Velázquez. Do wszystkich tych płócien namalowanych w 1987 roku autor dodał wspomniane elementy z tworzyw, późniejsze są ich już pozbawione. Oznacza to, że już w ich trakcie, w trakcie malowania cyklu, Kantor odszedł od dosłowności swojej gry z obrazem, od stosowania triku, pozostając przy środkach czysto malarskich. Poniechanie tych prób quasi-realnego zagarnięcia przez obraz otaczającej przestrzeni wpłynęło, w mojej opinii, na wzmocnienie artystycznego wyrazu wszystkich późniejszych dzieł. Cykl ten wystawił Kantor w Krykotece na początku marca 1988 i opatrzył komentarzem, w którym między innymi napisał: ja tylko dla zmylenia życia udaję, że macham ręką na obraz, że go opuszczam, a w gruncie rzeczy przenoszę się do jego wnętrza, przenoszę do jego wnętrza mój biedny pokoik wyobraźni. Istotnie, nie tylko te, ale wszystkie ostatnie obrazy Kantora łączy, oprócz wspomnianego podobieństwa formy malarskiej, wspólny im wszystkim temat. Są to mianowicie sceny z intymnego, wewnętrznego życia autora, rozgrywające się w jego biednym pokoiku wyobraźni, do którego, jak pisał, wtargnęło życie i zaczęło się rządzić. Aktorem głównym tych scen jest sam Kantor, który raz obraz opuszcza, raz w nim na zawsze pozostaje, raz go mocno trzyma, raz ściera, raz wreszcie oddaje swoją rolę żołnierzowi niosącemu obraz. Kiedy indziej wprowadza inne jeszcze dramaty z persony, żołdaka sputnego i velázquezowską infantkę i tajemniczą postać nazwaną Ona. W cyklu Dalej swoistym partnerem, z którym główny aktor prowadzi dialog, jest obraz, twórczość malarska. Autor spiera się z nią i pozornie przegrywa, bo obraz musi zwyciężyć. Taki tytuł. Przywołanie dwóch postaci z dzieł wielkich mistrzów hiszpańskich potwierdza, iż mamy do czynienia z dyskusją o malarstwie, zwłaszcza, że obie te figury zaistniały w twórczości Kantora o wiele, wiele wcześniej, w latach 60. i 70., a więc jest to również rodzaj autocytatu czy autodyskusji. Pozostaje do rozszyfrowania jeszcze jeden aktor, partner autora, postać nazwana Ona. Tytuł Cholernie spadam. Kolejne obrazy z lat ostatnich układają się w serię Cholernie spadam. Nasz główny aktor, nagi, spada głową w dół ku ziemi, na której widnieje mały kościółek, kościół w rodzinnym wielopolu. Czasem scenie tej przyświeca księżyc, czasem rozgrywa się ona na tle całkowitej czerni nocy. Pierwsze obrazy z tej serii powstały w kwietniu 1988 roku w Mediolanie, gdzie miała miejsce prapremiera spektaklu Nigdy tu już nie powrócę. Ze sceny padały tam takie słowa Kantora: ja, żeby coś stworzyć, muszę spadać w dół. Spadam, cholernie spadam. Artysta musi być zawsze na dnie. Niektórym z płócien tej serii nadał autor drugi tytuł – Powrót do domu. A o spektaklu Nigdy tak mówił w jednym z wywiadów: sens tej sztuki, jej właściwe znaczenie tkwi w powrocie do domu,
Stąd też wyraźne, główne odniesienie do powrotu Odysa, utworu Wyspiańskiego, który inscenizowałem w czasie wojny w Krakowie. U Wyspiańskiego Odys nie odnajduje ani swego domu, ani Penelopy. Teraz, u schyłku życia, powracam do tego tematu. Zacytujmy też fragment innego wywiadu, jakiego udzielił po premierze włoskiemu dziennikowi. Cytat. Mógłbym nazwać ten spektakl Dalej nie ma już nic, co jest jedną z moich nihilistycznych deklaracji, przydających się w chwilach rozpaczy osobistej i artystycznej. Okazuje się więc, że jak zwykle u Kantora malarstwo i teatr są nierozdzielne, że powstają z tych samych potrzeb i przeżyć, to samo wyrażają. W niecałe 2 lata później ponownie natrafimy na tak bliską zależność obu dziedzin twórczości Kantora, kiedy w związku ze spektaklem Dziś są moje urodziny powstaną kolejne rysunki i obrazy. Czy praca nad spektaklami stawała się inspiracją do namalowania obrazów, czy też było odwrotnie, nie wiemy. Faktem pozostaje komplementarność obu rodzajów dzieł i jednocześnie ich najściślejsze zespolenie, co uwiarygodnia szczerość obu kreacji, tworzenie z autentycznej potrzeby powiedzenia nam czegoś. W omawianej serii Cholernie spadam Kantor zastosował motyw użyty już wcześniej w obrazie z infantką w cyklu Dalej, gdzie również przedstawił siebie spadającego głową w dół ku kościołowi w Wielopolu, ale na tym wcześniejszym płótnie autor jest ubrany w swój charakterystyczny płaszcz, kapelusz i rozwiany szalik, a w palcach trzyma nieodłączny tlący się papieros. Towarzyszy mu infantka, która po raz pierwszy nie jest już ambalażem bohaterki obrazu Velázqueza, lecz portretem młodej dziewczyny. To ta sama postać, która na 2 innych płótnach z cyklu Dalej została namalowana jako ona. Tutaj ze sztywnością i obojętnym chłodem charakteryzującym postacie dziedziczek tronu Velázqueza spogląda ku spadającemu artyście, który gestem ręki zdaje się zwracać do niej o pomoc. Bezskutecznie. W serii Cholernie spadam autor pozostał już sam. Seria ta, podobnie jak wspomniany spektakl, zdają się mówić o pragnieniu powrotu do domu, o jego poszukiwaniu i nieodnalezieniu. Odys nie odnajduje ani swego domu, ani Penelopy. W serii Cholernie spadam jest jeszcze jeden obraz, rodzaj aneksu. Nie mamy go, zdaje się. Jestem niesiony przez dziewczynę. Przedstawia postać dziewczyny, tym razem niewytwornej i delikatnej jak infantka, lecz jako karykaturalnie wyolbrzymiony, zdeformowany akt uosobienie zaborczej i zabójczej kobiecości. To bujne, pełne erotyzmu monstrum dźwiga, bez wysiłku zresztą, wyczerpaną, jakby wyzutą z sił postać autora. Próbując interpretować znaczenia tego obrazu, trzeba zauważyć, iż namalowana dziewczyna przypomina postać teatralną, pomywaczkę, dziwkę bosą ze spektaklu Nigdy. To ona obecna stale na scenie, posługaczka między burdelem a świętością, zdaje się kierować spektaklem, wyręczając jego twórcę. Cytat. Kobieta motor wydarzeń i bodziec każdego nowego wejścia aktorów na scenę, skrzyżowanie Marii Magdaleny ze sprośną posługaczką z procesu Kawki na usługach innego K. Tak pisali o niej recenzenci. Sam autor w przewodniku do spektaklu dał jej także pozytywną i ważną rolę. Ten wyciruch, dziwka do wszelkich posług, brudna, używana do cielesnych uciech, niedługo i ona doczeka się swojej chwili sławy, gdy z tego padołu zaśpiewa pieśń idących do gazu i stanie się symbolem ziemi obiecanej. Na zakończenie spektaklu to ona właśnie wydobywa spod czarnych płacht całą scenę okrytą nimi wraz z aktorami, czyli wielki ambalaż końca XX wieku. Posługaczka bosa, posługaczka wielkiego Chronosa, pieśniarka ziemi obiecanej, odkopuje świetność naszego wieku, jego Pompeję. Tytuł nie zagląda się bezkarnie przez okno. W tym samym 1988 roku powstała kolejna seria, Nie zagląda się bezkarnie przez okno.
Składają się na nią trzy obrazy i wiele rysunków, co powiem nawiasem. Na jednym poprzez rozchylone okno pracowni kantora jego pokoju wyobraźni widzimy pancernego wiolinistę. Sześć takich postaci uosobiało przemoc i wojny w spektaklu Nigdy. Nieco w głębi, na uboczu, widnieje tylekroć już malowany kościół w Wielopolu, symbol miejsca, do którego się wraca. Fakt, że autor sam siebie nie sportretował w tej scenie, nie ma większego znaczenia. Zaglądamy bowiem do jego wyobraźni, gdzie właśnie tworzy się nowy spektakl. Kolejne dzieło z tej serii również nie jest stricte autoportretem, lecz podobnie jak poprzednie, dopuszcza widza do pokoju wyobraźni, do samej tajemnicy aktu twórczego. Półotwarte okno odsłania tym razem leżącą na boku, odpoczywającą nagą dziewczynę. Dopełnia i wyjaśnia tę scenę obraz następny. Widzimy to samo wnętrze ujęte w ramę rozchylonych skrzydeł okna. W głębi siedzi na krześle tyłem zwrócony do widza nagi mężczyzna, autor. Zamyślony, z głową spartą na dłoni, wpatruje się w wizerunek młodej kobiety. W portrecie tym rozpoznajemy postać z poprzedniego obrazu oraz dwóch płócien wcześniejszych, gdzie występuje jako ona. W jednej z szyb okiennych odbija się ta sama twarz z tajemniczym półuśmiechem. Zaglądnęliśmy więc przez okno do wnętrza wyobraźni kantora i nie ujdzie nam to bezkarnie. Następny tytuł: Rewolucja 1789 roku. W roku 1989 przypadała 200. rocznica rewolucji francuskiej. Kantor był wówczas w Paryżu, gdzie miały miejsce głośne obchody. Znamy już jego stosunek do masowych rewolucji i gwałtów. Nie dziwi więc temat dwóch dzieł, które wówczas namalował. Jedno bezpośrednio nawiązuje do płócien poprzednich, rozgrywających się w scenerii pokoju wyobraźni, z tą samą podłogą z desek. Kantor siedzi wygodnie w fotelu, tym razem ubrany, i dłonią przysłania oczy, gestem zarówno wskazującym na niechęć do patrzenia, jak i sugerującym, że to w wyobraźni powstaje jakiś obraz. A obraz ten to makabryczna postać półnagiego mężczyzny z obciętą głową, który rękoma w rozpaczliwym geście próbuje tę głowę namacać. Niewiele zrozumielibyśmy z tej sceny, gdyby nie tytuł. Śniłem, że do mojego pokoju wszedł Ludwik XVI. Tym razem gość kantora przebywa w jego pokoju, ale zarazem jest tylko namalowaną figurą na obrazie ujętym w drewniane ramy. Już za rok w spektaklu Dziś są moje urodziny to właśnie w wielkich drewnianych ramach rozgrywać się będą sceny przeniesione do teatru z pokoju wyobraźni ich autora. Istnieje rysunek kantora, na którym przedstawił postać z obciętą, lecz trzymaną wysoko w rękach głową w koronie. Z boku widnieje autorski komentarz. Odciąć człowiekowi głowę i to się nazywa w historii rewolucją, sławną. W obrazie, o którym mowa, głowy w koronie kantor już nie namalował, lecz ręce pozostawił w tym samym geście. Swoją własną postać umieścił na tle zabudowań Wielopola, jakby w pamięci o domu szukał uspokojenia na myśl o tak strasznych momentach historii. Drugi obraz związany z rocznicą rewolucji zatytułowany jest Mój ostatni papieros, co jest odniesieniem do szczególnego przywileju skazańców. Scena nie rozgrywa się tym razem we wnętrzu, lecz na czarnym, neutralnym tle. Przedstawia gilotynę z uniesionym nożem, mocno połyskującym świetlistą bielą i jasnym metalicznym błękitem. Na jej podeście, jakże przypominającym zbite z desek podesty przedmiotów teatralnych w Kryko II, leży przygotowany do ścięcia nagi skazaniec, autor. Na odchyloną do tyłu i zwieszoną w dół głowę nasadzony ma kapelusz, a szalik zsunięty tak, by odsłonić szyję pod ostrze, filuternie owinął się końcem wokół jednej z podpór. W palcach prawej ręki skazańca autora tkwi, oczywiście, zapalony papieros snujący smuszkę dymu. Wyśmiać, a przez to umniejszyć grozę, to jedna z metod często stosowana przez kantora. Jego słynny szalik i kapelusz oraz papieros
stanowiły rodzaj ironicznej broni czy tarczy wobec wszelkiego rodzaju okropności świata. Tytuł Mój dom, następny cykl. W marcu i kwietniu 89 powstała jeszcze jedna seria wśród ostatnich obrazów. Trzy duże płótna zatytułowane Mój dom. To wizerunek starego rozsypującego się komina z cegieł podtrzymywanego drewnianą podpórką, który jednakże jest czynny, o czym świadczy unoszące się z niego pasmo dymu. Na dwóch obrazach komin ustawiony jest nie na dachu, lecz na deskach podłogi. Sceny? Wnętrza pokoju? Na największym pobłyskują po bokach w tle refleksy czerwieni przypominające łunę pożaru. Komin jest nienaturalnie wysoki, co może sugerować, iż, jak to często bywa, cała budowla spłonęła, a pozostał tylko ten ceglany kikut. Motyw tematyczny Mój dom narodził się w związku z pracą kantora w Charleville w Ardenach, gdzie późnym latem 1988 roku przygotował z grupą aktorów różnych narodowości krikotaż Bardzo krótka lekcja. Wiadomo, że to właśnie dom miał być początkowo tematem spektaklu. Jednakże w trakcie pracy kantor zrezygnował z tego projektu. Powrócił do tematu domu najpierw w malarstwie, tworząc omawianą tu serię, a rok później także w teatrze. W lipcu 90 roku w ramach festiwalu d'Avignon opracował wraz z aktorami francuskimi i wystawił w Avignonie kolejny krikotaż Odus Nuit, Cicha Noc. Spektakl rozgrywał się na scenie, na której zbudowany został komin, dokładnie taki, jaki znamy z trzech obrazów. W programie przedstawienia znajdujemy autorski komentarz. Aby nie dopuścić do interpretacji niezgodnej z moimi zamysłami, informuję, że komin, który widzicie na środku sceny, to mój własny komin, komin z mojego obrazu. Każdy z moich obrazów jest moim domem, a więc to jest komin z mojego domu, spalonego. To nie dekoracja, to mój dom. Te słowa dotyczące spektaklu posłużyć mogą również przy próbie interpretacji obrazów. Pomocny w ich zrozumieniu winien też być tytuł, a także wszystko to, co wiemy już o kantorze w roku 89. O jego próbach powrotu do domu i bezskutecznym poszukiwaniu go, o otwartym przyznawaniu się do własnej niemocy i starości, o czynieniu zwierzeń na temat chwil rozpaczy osobistej i artystycznej oraz o samotności. Bezsenne noce, cierpienia i rozpaczy rodzi się stopniowo samotność, wielka, nieskończona i gotowa na entrée śmierci. Po raz kolejny jesteśmy dopuszczeni do pokoju wyobraźni, by być świadkami rozgrywających się tam dramatów. Kolejny tytuł, Żołdak i infantka raz jeszcze. Rok 1990, ostatni rok życia kantora, przyniósł nowy spektakl. Dziś są moje urodziny, właściwie nigdy nie dokończony. A także trzy obrazy namalowane specjalnie na wystawę, jaka miała miejsce w czerwcu w Rzymskiej Galerii Spiki dell'Est. Dwa z nich są autorskim powtórzeniem dzieł namalowanych w 1988 roku. To płótna z infantką i z żołdakiem napoleońskim. W pięknym tekście Café Europe, jaki kantor napisał do katalogu wystawy, takie nadał im tytuły. Po raz drugi weszła do mego pokoju infantka Velasqueza, tym razem wyraźnie zniecierpliwiona. Oraz powtórnie zaszedł mi drogę napoleoński żołdak z obrazu Goi. W płótnie z żołdakiem kantor niemal wiernie powtórzył jego pierwszą wersję, w tym samym układzie kompozycyjnym i w podobnej jasnej kolorystyce. Na obu wersjach z prawej strony namalowany jest tylko jeden żołnierz w miejsce plutonu egzekucyjnego, a z lewej pojedyncza postać autora zamiast grupy rozstrzeliwanych powstańców. Żołnierz to symbol przemocy, strzela do kantora, który i na tym płótnie broni się kapeluszem i szalikiem, papierosem i elegancją, a nawet nonszalancją gestu. Cytat. Właśnie kiedy mnie rozstrzeliwują, ja wciąż palę papierosa, zarzucam szalik na plecy i odchodzę. Inaczej rzecz ma się z infantką. Płótno z roku 90 łączy z poprzednim właściwie tylko tytuł.
Kompozycja tej drugiej wersji, ciemny koloryt, a także treść sceny nawiązują do serii Nie zagląda się bezkarnie przez okna. We wnętrzu, zapewne pokoiku wyobraźni, znów widzimy siedzącego na stołku nagiego artystę, tym razem w kapeluszu. Przed nim biała, pusta karta, a obok bosa dziewczyna w jasnej sukni infantki. Patrzy na autora i ręką wskazuje papier. Kantor napisał wyraźnie zniecierpliwiona. Wydaje się, jakby to zniecierpliwienie dotyczyło żądania namalowania jej portretu, jaki zresztą widzieliśmy na obrazie z 1988 roku z serii Nie zagląda się. Poprzednio infantka z chłodną obojętnością nie reagowała na błagalny gest spadającego w dół autora. Teraz to on zdaje się zachowywać dystans wobec jej niecierpliwych żądań, siedząc z nogą założoną na nogę i spokojnie patrząc spod ronda kapelusza. Postać infantki pojawi się wkrótce w teatrze, gdzie zagra siebie samą, malowaną tylekroć przez kantora. Była to bowiem zawsze dla niego postać bardzo ważna. Najpierw jako Velázquezowska młodziutka dziewczyna, zamknięta w podwójnej klatce, sztywnej, rozpiętej na stelażu sukni oraz równie sztywnego konwenansu dworskiego ceremoniału. Kantor w swych ambalażach z lat 60. i 70. walczył na swój sposób z tym uśmiercającym dziewczynkę zamknięciem. Cytat. W tych uroczych strojach z wyuczonymi gestami i pustką grobową w oczach trwają bezbronne, poniżone atrapy śmierci zamknięte w tekturowych pudłach. Jednakże po 1987 roku artysta zaczął, jak widzieliśmy, przedstawiać infantkę zupełnie inaczej, jako portret konkretnej, żywej dziewczyny. Zestawienie tej późniejszej wersji obrazu infantki z trzecim płótnem z serii Nie zagląda się pozwala uznać, iż portretowana jest stale ta sama osoba, czyli ona. W spektaklu Nigdy tu już nie powrócę, w którym postacie z dawnych sztuk Kantora pojawiają się ze swymi nieodłącznymi atrybutami, on sam występował początkowo z jednym tylko przedmiotem, z trumną, z którą jako manekin w trakcie przedstawienia brał ślub. Potem zastąpiła ją aktorka występująca pod nazwą Ona. Cytat. Wchodzę z nią, panna młoda, moja, martwa, w welonie ślubnym. Para młoda to moja panna młoda, umarła i ja, manekin. Ta, którą niosą martwą, która ma być Penelopą, to z mojego snu o ślubie, moja panna młoda. Równocześnie Kantor wyraźnie mówił i pisał o zmianie, jaka nastąpiła w jego teatrze od czasu powstania krykotażu Maszyna Miłości i Śmierci. Kiedy to po latach od stworzonego w 1975 roku Teatru Śmierci, cytat, odnalazłem ideę miłości, być może nieco za późno, teraz, kiedy jestem już stary, idea miłości łączy się jednak z ideą śmierci. I w innym miejscu. Przedstawiam miłość i w tym samym momencie przedstawiam także moją śmierć, moją bliską śmierć. Jestem w tym szczęśliwym stanie, że miłość i śmierć są sobie bardzo bliskie. Wszystko jest miłością, a bardzo blisko jest śmierć. To jest tragedia. Nie jestem młody. W notatkach do późniejszego niecały rok spektaklu czytam. Śmierć i miłość. Przyszła chwila, kiedy nie mogłem rozróżnić, która jest która. Obie mnie urzekały. W maszynie miłości i śmierci po obwodzie koła krążą dwa orszaki, weselny i żałobny. Bezustannie zbliżają się do siebie i po chwili oddalają. Przez moment jednakże obie ceremonie robią wrażenie nałożonych jedna na drugą. W bardzo krótkiej lekcji panna młoda podprowadza tańcem narzeczonego pod pętlę samobójczego sznura. Kantor nazwał to miłosiernym ślubem, wyzwalającym przez śmierć od wszelkich cierpień, w tym od cierpień miłości, która przecież nigdy nie może być spełniona i pozostawia człowieka samotnego także wobec własnych uczuć. Kim zatem czy czym jest ona, infantka, panna młoda ze snu o ślubie?
grająca w ostatnich obrazach Cantora drugą po nim samym rolę. Jest symbolem, znakiem, a równocześnie portretem jego miłości. Dodajmy, bardzo późnej miłości. To właśnie w 1987 roku artysta zdecydował mówić otwarcie, bez wstydu, nie tylko o swoim starzeniu się, zbliżaniu się do kresu, lecz także o swojej miłości, która równocześnie była jego muzą i towarzyszką. To jej odtąd dedykował większość swoich dzieł. Mieczysław Poremski napisał, że Cantorowi udało się zaprzeczyć ciążące nad ich pokoleniem, zaprzeczyć książącej nad ich pokoleniem filozofii śmierci poprzez miłość właśnie, dodając ją dosłownie w ostatniej chwili do swego już jak gdyby testamentu, dookreślając swój teatr jako teatr miłości i śmierci. To było bardzo ważne, bardzo osobiste, ale tu nie chodzi tylko o osobistą stronę. To była zasadnicza zmiana orientacji. To było przełamanie ogólnej sytuacji, która przytłaczała wówczas. Istotnie dla nas, odbiorców sztuki Cantora dzisiaj, mniej ważna jest osobista strona tego artystycznego zabiegu. Znacząca pozostaje jego uniwersalizacja, przetworzenie w dzieło sztuki własnych wyznań osobistych. Tak Cantor nazywał ostatnie spektakle. I taki też tytuł, Komentarze intymne, nadał tekstom pisanym do albumu jego twórczości malarskiej, przygotowywanego od 1987 roku. Niewątpliwie uniwersalną wartość niosą ostatnie obrazy, jeżeli spojrzy się na nie właśnie jako na jeden autoportret. Choć rozłożony na poszczególne sceny, odbierany powinien być jako całość. Wielkie zwierzenie artysty, który dopuszcza nas do swoich chwil rozpaczy osobistej i artystycznej, do swojego intymnego świata, dziejącego się w biednym pokoiku wyobraźni. I tytuł Ostatni autoportret. Tadeusz Cantor nigdy przedtem nie malował autoportretów. Często natomiast rysował siebie, zwłaszcza w dziennikach, nazywając je swoim domem, w którym znajdował ukojenie. Raz tylko w 1977 roku, stosując metodę ambalażu, wykonał rzeźbę instalację zatytułowaną Autoportret, nawiązującą do podobnego o rok wcześniejszego dzieła Portret matki. Komentarz do autoportretu brzmi: na czarnych pudłach z domu towarowego umieściłem moje portrety od czasu niemowlęctwa do dziś. Dobre 70 lat, jest na co patrzeć. Wszystko to niedbale rzucone w coś, co może kojarzyć się z otwartym grobem, który jakby czekał na portret ostatni. To jest dzieło, które jest w Muzeum Narodowym w Krakowie. W tej instalacji Cantor skrywa się niejako za swego rodzaju chwytem, pomysłem i za wyłącznie fotograficznymi wizerunkami. 10 lat później przyszedł ów przełomowy rok 1987 i już wkrótce w 90 powstał ostatni autoportret. Tym razem w pełni malarski. Jest on oczywistym nawiązaniem do tworzonego równocześnie cyklu Dziś są moje urodziny. Spektaklu, przepraszam. Dziś są moje urodziny, o którym już tutaj wspominano. W spektaklu tym Cantor sprzągł niemal dosłownie swoje malarstwo i swój teatr. Na scenie rozgrywają się bowiem jego obrazy, co uzyskane jest dzięki wprowadzeniu na nią trzech wielkich ram, w których aktorzy grają różne sceny. Dwie z ram zarezerwowane są dla dwojga głównych aktorów ostatnich obrazów Cantora. To jest dla infantki i dla niego samego. W ramie autoportretu siedzi na krześle aktor, ubrany jak Cantor, i naśladuje, a nawet przedrzeźnia jego pozy i ruchy. Ostatni malarski autoportret przedstawia autora dwukrotnie. Jego postać w kusym podkoszulku i przy krótkich spodniach, bosa, ale w znanym nam już kapeluszu, siedzi w niedbałej pozie na krześle wstawionym w ramy. Jedna ze stóp wysuwa się przed ramę, a więc nie jest to obraz malarski, lecz teatralny, ten z ostatniego spektaklu. Tyle, że nie aktora sportretował Cantor, ale samego siebie. Druga jego postać leży u stóp pierwszej, naga, w pozycji kogoś, kto upadł z wysokości. Tytuł obrazu potwierdza, iż jest to ta sama osoba. Jakaś postać wypadła z obrazu i okazało się, że była tylko fikcją.
Kantor przez całe życie dążył do realności w sztuce, do maksymalnego związania jej z życiem, z jego prawdą. Najpierw była to realność najniższej rangi, kiedy wprowadzał do teatru i do malarstwa przedmioty znalezione, zwykłe, ubogie. W teatrze od 1975 roku uzyskiwał wrażenie realności, czyniąc tworzywem spektakli własną pamięć, co było wzmocnione jego podwójną obecnością w każdym przedstawieniu, jako temat i jako autor-reżyser. W ostatnim okresie, o którym tu przede wszystkim jest mowa, nie tylko użył w twórczości swych aktualnych przeżyć, lecz także niemal dosłownie połączył dwie dziedziny swej sztuki, malarstwo i teatr. Cytat. Na scenie ustawiam swoje mieszkanie, mój biedny pokoik wyobraźni. Jeśli ustawiam pokój malarza, to muszę pokazać jego obrazy. Istnienie w tym spektaklu obrazu i jego wnętrza stwarza iluzję drugiego stopnia, wobec której mój biedny pokój na scenie staje się realnością. W spektaklu dziś są moje urodziny, dokonuje się przekroczenie granicy ze świata iluzji w nasz świat realny. To stanowcze stwierdzenie autora należy odczytywać jako wyraz rozpaczliwego pragnienia, aby tak się stało, aby udało się znieść granice między życiem a sztuką. Kantor sam zdawał się wątpić w taką możliwość, o czym świadczy także tytuł jego ostatniego autoportretu. Po wypadnięciu z obrazu, czyli poza dzieło sztuki, kończy się rzeczywiste istnienie. Pozostaje zmyślenie, fikcja, udawanie, wszystko, czego Kantor nie znosił i przed czym całą swoją twórczością się bronił. Poza ramami obrazu dalej nie ma już nic. Czyżby więc płonne okazały się wysiłki wskrzeszenia w teatrze swego dzieciństwa, swej historii? Nikt żywy w kraj młodości raz drugi nie wraca. Czyżby daremna okazała się też ofiara z samego siebie, wprowadzenie w obraz i na scenę swoich najskrytszych tajemnic? Czy wszystko poszło na marne? Nic, nic poza mną, nic przede mną, moja pieśń życia skończona. To wszystko jest z Wyspiańskiego. Gdybyśmy nawet nie znali całej poprzedniej, blisko 50-letniej twórczości Kantora, to tylko tych niewiele obrazów i parę spektakli powstałych po 1987 roku stanowiłoby wystarczające zaprzeczenie tym pełnym zwątpienia pytaniom. Tadeusz Kantor w swych ostatnich dziełach stworzył własny, kompletny świat, w którym jednostkowy los i przeżycia dzięki sztuce, teatru i malarstwa zuniwersalizował. Każdy ma szansę odnaleźć coś własnego w świecie, w którym mowa jest o miłości i jej niespełnieniu, a jednocześnie o jej wielkiej twórczej sile, o obawie nieuchronnej śmierci, o samotności, o nigdy niekończącym się sukcesem poszukiwaniu domu, miejsca powrotu i uspokojenia, o żarliwym i konsekwentnym dążeniu do rzeczywistego istnienia, bycia wiarygodnym, realnym, do zaprzeczenia pozorności egzystencji. Rolą nas, odbiorców sztuki Kantora dzisiaj, jest dostrzeżenie, że właśnie dzięki tej sztuce nic nie okazało się fikcją, nic nie zostało zmarnowane i nie przepadło, a odwrotnie, zostało uratowane dla nas wszystkich. Rzeczywiste i całkiem realne życie autora trwa w jego dziele, a także w nas, jeśli to dzieło odbieramy. W 90 roku Kantor napisał: moje życie, jego losy identyfikowały się z moim dziełem, dziełem sztuki. Spełniały się w moim dziele, znajdowały w nim swe rozwiązanie. Moim domem było i jest moje dzieło. Obraz, spektakl, teatr, scena. Koniec cytatu. I tak się stało. Mimo że autor odszedł przed 10 laty, jego głos wciąż jest słyszalny. Już nie z desek scenicznych, lecz choćby z tych nielicznych omówionych tu obrazów. Nadal wyraźnie słyszymy, co ich autor ma nam do powiedzenia. Dziękuję bardzo.